Jestem na ulicy Tysiąclecia. Jadę w kierunku Alei Zagłębia Dąbrowskiego, ale najpierw przed nami skrzyżowanie z ulicą Prusa. I zwróćcie uwagę, tutaj mamy już wylaną pierwszą warstwę asfaltu. Oczywiście przy samym skrzyżowaniu z Prusa tego asfaltu nie ma z prostego powodu. Przypominam, to skrzyżowanie będzie wyniesione, więc teraz tutaj pewnie nie znam dokładnie całych procedur, jak wygląda budowa drogi, ale teraz pewnie będą właśnie te podwyższenia robione. Zwróćcie uwagę, że przy przystanku ulica Tysiąclecia została nieco zwężona, czyli ten model jaworznicki tutaj będziemy najprawdopodobniej wprowadzali. Zresztą również w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego przy przejściach dla pieszych mają się pojawić przewężenia. O, a pojawiło się tutaj oznakowanie na końcu ulicy Tysiąclecia. Dojazd do Alei Zagłębia Dąbrowskiego dość wąski. Ten pojazd nie miał prawa tutaj być. I zwróćcie uwagę, my dojeżdżając ulicą Tysiąclecia do końca mamy nakaz jazdy w prawo. Nie ma już w tej chwili skrętu w Alei Zagłębia Dąbrowskiego w kierunku centrum. No i zwróćmy uwagę, mamy stopa i mają tutaj pierwszeństwo pojazdy, które jadą od ulicy Granicznej, czyli pierwszeństwo jest taką S-ką. No cóż, ja miałem zamiar jechać w kierunku ulicy Morcinka, więc tradycyjnie już na skrzyżowaniu z ulicą Marii Schulz zawracam i zwróćmy uwagę, ruch przynajmniej tutaj już jest przeniesiony na jezdnię w kierunku centrum. No co tam ten kierowca tam wyczynia? Już tutaj powstają nam, no i jeżdżą jak widzicie tam, choć powinni tutaj jechać. Już tutaj widać, że ma tutaj być rondo. Jak widać, kierowcy przy skrzyżowaniu z Morcinka się gubią. Po prostu się gubią. Za chwileczkę sobie to wszystko obadamy, czy to zagubienie kierowców jest spowodowane jakimś złym oznakowaniem tego miejsca, czy może jest to spowodowane po prostu słabymi umiejętnościami, brakiem obserwacji drogi. Myślę, że jedno i drugie. Natomiast no to sobie za chwileczkę zobaczymy. Ja na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojadę w lewo. Gdzie ten biały pojechał? Przecież oni pod prąd jadą. Ludzie kochani.
przecież pod prąd tu jeżdżą, no ludzie, jak można? No to cóż, na Morcinka może ja sobie teraz zawrócę. Bym nie zatrąbił, to przecież żadnego, żadnej refleksji u kierowcy, który był po mojej lewej stronie. Na szczęście się za mnie schował. Aż za nie mówiłem. I z ulicy Morcinka pojedziemy w lewo, czyli tak jak przed chwilą te pojazdy. Co tutaj ciężkiego? Ja nie rozumiem. Wystarczy nieco szerzej obserwować drogę. Widać znak naprowadzający, nakazujący nam jazdę tutaj do prawej strony. Nie rozumiem, no nie rozumiem. Oczywiście skręcając ulicę, czy to Sorkowskiego, czy Morcinka, musiałbym ustąpić jadącym od ulicy Granicznej. No i jestem na ulicy Granicznej, jadę do Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Jak przed chwileczką widzieliście, przeniesienie ruchu z jezdni w kierunku dworca na jezdnię w kierunku urzędu spowodowało to, że kierowcy bardzo, ale to bardzo się gubią. W mojej ocenie oznakowanie jest dobre. Oznakowanie skrzyżowania z Morcinka jest dobre. Może te znaki są nieco małe, ale gdybyśmy postawili normalnej wielkości znak, to znowu mogłoby nie być miejsca na to, aby te znaki postawić. Zwróćmy uwagę. Ulica Graniczna. O, tutaj już, zobaczcie, jak ładnie już tutaj widać zarys ronda. Jeżeli jedzie od mechanika, to w mojej ocenie powinien jechać w drugą stronę. Też nie wiem, dlaczego tu zawrócił. Od drugiej strony jest zakaz wjazdu, czyli droga jednokierunkowa, która to znowu nie dotyczy pewnych tutaj grup, czyli głównie mieszkańców. Co ta ciężarówka robi w tym miejscu? Przecież ja tędy mam przejechać. Okej, może specjalnie została wpuszczona tutaj z tymi rurami. Niech pojazdy budowy tutaj... Zwróćcie uwagę, ten znak nakazujący nam jechać z prawej strony słupka, on okej, może jest mały, ale tak naprawdę wyjeżdżając z ulicy Morcinka, czy wyjeżdżając tutaj, czy to ze Srokowskiego, czy jadąc od Granicznej, czy po wyjeździe z Folwarcznej, jego widać. To nie jest tak, że tego znaku nie widać, że można się pomylić. To, że z Morcinka wyjeżdżają tutaj, w to miejsce, wjeżdżają pod prąd, no okej, w tym momencie tutaj służby drogowe gdzieś tam usunęły te słupki, więc możemy się
możemy powiedzieć, ale te 10 minut temu, gdy tutaj jechałem w przeciwną stronę, te słupki były. Teraz ok, wykonują pracę, aby te pojazdy budowy miały łatwiej tutaj się poruszać. Jestem w stanie to zrozumieć, że nie ma, że ktoś się może gubić. Natomiast sytuacja chyba jest jasna, że skoro wjeżdżamy na tą jezdnię, to pewnie powinienem jechać do prawej strony. No nie wiem, no ja nie rozumiem zachowania wielu kierujących. Teraz przed nami skrzyżowanie z tysiąclecia. Oczywiście zakaz skrętu w prawo jak byk. A jak widzieliśmy na początku filmu, wielu kierujących ma to po prostu głęboko gdzieś. I tutaj kolejne miejsce, gdzie się gubią, gdzie wyjeżdżają właśnie nie na tą stronę, co potrzeba. I tutaj, jeżeli miałbym się czegoś czepiać, to bym się przyczepił. No, tamten też pojechał w prawo. Bo tutaj powinniśmy tak naprawdę jechać na wprost, a nie przejeżdżać na tą jezdnię po prawej stronie. Tutaj w jakiś sposób ten ruch powinien być odseparowany. No ale na tą chwilę nie jest. Tutaj, jak widzimy, już zjeżdżamy na tą właściwą jezdnię, mając pierwszeństwo przed pojazdami po naszej prawej stronie. Tak więc, jak widzimy, sporo zmian w ostatnim tygodniu na Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Zmian, które wprowadziły chaos wśród kierowców. Wśród niektórych kierujących wprowadziły chaos. No i sprawiają wielu kierujących spore, ale to spore problemy. Pojadę jeszcze w relacji, która generalnie w tych moich filmach pokazujących remont Alei Zagłębia Dąbrowskiego jest rzadko pokazywana. Z ulicy Marcinka pojadę w prawo. Jechałem w lewo, teraz sobie pojadę w prawo. Jestem na prawym pasie. Tu jakaś górka mi się zrobiła, więc muszę się przesunąć bardziej tutaj w lewo. Jestem na dwukierunkowym odcinku na tej lewej jezdni. Również tutaj na tym odcinku pojazd z przeciwka skręcił do Biedronki. Zakazu tutaj absolutnie, aby taki manewr wykonać, nie ma. Zresztą ja na skrzyżowaniu z ulicą Marii Schulz znowu zawrócę, wjadę i pokażę Wam, że tego zakazu nie ma. Zresztą na początku chyba wspominałem, a może nie wspominałem. W każdym razie teraz mówię, że takowego zakazu na dzisiaj, aby wjechać do Biedronki, aby skręcić na osiedle, nie ma. Więc pozostaję sobie na pasie lewym. Przypominam, mam tutaj pierwszeństwo. Zawracam na skrzyżowaniu z ulicą Marii Schulz. Sposób zawracania tutaj, przypominam, dowolny. Ktoś chce szeroko, bo potrzebuje więcej miejsca, niech jedzie szeroko. Ktoś woli wąsko, niech jedzie wąsko. No i wjeżdżamy w odcinek zwężony, gdzie mamy nakaz na wprost, który nie dotyczy ZTM-u, czyli ZTM tutaj może wjeżdżać na tą jezdnię po naszej lewej stronie. Nie skręca stąd, tylko skręca na jezdni obok.
Może uda mi się to nagrać z autobusu w któryś dzień, ale tego oczywiście nie obiecuję. No i będę skręcał teraz w lewo. Wcześniej oczywiście mam obowiązek ustąpić pojazdom jadącym sprzeciwka. A jako, że w ostatnim tygodniu nastąpiły spore zmiany na remontowanej Alei Zagłębia Dąbrowskiego, to ja sobie jeszcze od Prusa przez tysiąclecia pojadę pod Biedronkę, czyli oczywiście na Prusa będę skręcał w prawo. I tutaj przed samym przejściem mamy, nie mamy asfaltu, czyli trzeba mocno zmniejszyć prędkość, oczywiście również zredukować bieg, co za tym idzie. Wyjeżdżamy uważnie. Tutaj mamy zwężenie drogi. Co dziwne, nie mam tutaj żadnego ograniczenia prędkości. Czyli teoretycznie mogę tutaj jechać nawet 50 km na godzinę. Powtarzam, teoretycznie. W praktyce, jak widać, nie jest to za bardzo możliwe, aby z taką prędkością tutaj się poruszać. O, na końcu drogi już widzimy pojazd, który zamierza w lewo skręcić. No ludzie kochani, znak jak byk, że jest nakaz jazdy w prawo. A ja skręcam w lewo tutaj do osiedla Morcinka. Czyli wjechałem strefę ruchu, jak widzicie, w strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. No i po raz kolejny pokazuję wyjazd z Biedronki. Wyjeżdżamy ze strefy ruchu, czyli włączam się do ruchu, ustępuję wszystkim, których tutaj mam przed sobą, czyli z lewej, z przeciwka, z prawej. I zwróćcie uwagę, że nie mamy już nakazu jazdy w prawo, wyjeżdżając z Biedronki, więc moglibyśmy pojechać w kierunku centrum. Ja mam zamiar z powrotem pojechać do ulicy Prusa. A jak wspominałem chwilę temu, nie mamy już nakazu jazdy w prawo przy wyjeździe z Biedronki oraz z osiedla, czyli możemy tutaj również skręcać w lewo. Ustępujemy pojazdom z prawej i z lewej. Czyli jadę w prawo. O, tutaj brakuje mi znaczka naprowadzającego, że mam zająć miejsce po prawej stronie znaku. Ok, tutaj może ktoś powiedzieć, że się pomylił i wjechał pod prąd. O, ta ciężarówka z lewej strony jedzie prawidłowo. Tutaj oczywiście skręcić w prawo nie mogę. Natomiast teraz ciężarówka powinna się zatrzymać. A tutaj proszę bardzo. Szybki przejazd, bez zatrzymania na stopie. Czyli przypominam, do ulicy Prusa jedziemy przez ulicę Marii Schulz. To jest taki najszybszy objazd, bo jak najbardziej można pojechać sobie dookoła przez ulicę Wybickiego. Natomiast zamierzając jechać tutaj, czy dalej kontynuować jazdę ulicą Tysiąclecia,
do Piłsudskiego na przykład ktoś może chcieć jechać. To najprostsza droga właśnie przez ulicę Marii Schulz. Zresztą ostatnio objazdy i proponowane przeze mnie objazdy pokazywałem, w jaki sposób powinny być wyznaczone. Szkoda, że nie są. No ale cóż, jeszcze te 2-3 miesiące wytrzymamy. Natomiast ja już dojeżdżam do skrzyżowania Marii Schulz i Tysiąclecia. Powiem szczerze, szkoda, że również skrzyżowanie, wyjazd z ulicy Marii Schulz nie będzie tym na tym pod wyniesieniu tak zwanym, tak jak skrzyżowanie z ulicą Prusa. Można było obie te inwestycje, znaczy zrobić to jako jedną inwestycję. Tutaj widzimy, prawą stronę mamy, stoją pojazdy, jakieś słupki, pojazdy budowy. Oczywiście muszę wyjechać na pas przeznaczony dla kierunku przeciwnego. Powracam na swój pas i z tego pasa dopiero wykonuję skręt w lewo w ulicę Prusa, wcześniej ustępując pojazdom sprzeciwka. Tutaj przypominam, oczywiście niewielka prędkość, nie mamy na tą chwilę asfaltu. I tak się tutaj na dzień dzisiejszy, na 21 marca, podróżuje. A na koniec tego weekendowego nagrania z Arei Zagłębia Dąbrowskiego chciałbym wystosować pewien film apel do dąbrowskich Januszy drogowych. Dlaczego dąbrowskich Januszy? Większość osób, które tutaj pokonuje ten odcinek Tysiąclecia Areja Zagłębia Dąbrowskiego, są to tak naprawdę okoliczni mieszkańcy. Są tam ludzie znający te okolice, wiedzący, w jaki sposób te tereny objechać. I mimo wszystko, mimo że doskonale znają i wiedzą, którędy można pojechać, popełniają tak drastyczne błędy, że pomimo tego, że na końcu Alei Zagłębia Dąbrowskiego mamy nakaz jazdy w prawo, na końcu Tysiąclecia mamy nakaz jazdy w prawo, a mimo wszystko jeżdżą w lewo, że to jest aż włosy mi się jeżą na głowie. Dlatego dzisiaj chciałbym pokazać pewnego rodzaju drogę alternatywną. Z Alei Piłsudskiego, jak widzieliście, skręciłem w ulicę Tysiąclecia. Na ulicy Tysiąclecia zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Mijam skrzyżowanie z ulicą Prusa. Dziwne, że akurat tutaj ten odcinek już ograniczenia prędkości, zakazu wyprzedzania nie mamy, zwróćcie uwagę. Czyli tutaj już sobie mogę jechać nawet 50, jeżeli uznam, że ten pojazd jedzie za wolno, to mogę go wyprzedzić. I jedziemy tak sobie, jedziemy. Moi drodzy Janusze, drodzy mistrzowie, przed końcem tej drogi skręcimy sobie, moi drodzy, w lewo, tak jak chwilę temu skręcałem, aby jechać w kierunku Biedronki. Następnie skręcam w prawo.
po czym skręcamy w lewo. Nie wiem, może niektórych drażni to, że tutaj jest dość ciasno. No jest ciasno, no ale co wam na to poradzę. Teraz jedziemy na wprost taką S-ką. Oczywiście wcześniej ustępując pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka, bowiem mamy tutaj na zakazie zaparkowanych 2, 4, 5 pojazdów, po czym skręcamy w prawo. I jako, że przy wyjeździe z Biedronki nie mamy już nakazu jazdy w prawo, to skręcam w lewo na aleję Zagłębia Dąbrowskiego, wcześniej ustępując pojazdom z prawej oraz pojazdom z lewej. Co ciekawe, tutaj zwróćcie uwagę, również nie mam żadnego ograniczenia prędkości. Czyli teoretycznie mogę jechać nawet 50 km na godzinę. I jadę w lewo. Tym razem do ulicy Srokowskiego, czyli wyjeżdżam daleko. Wcześniej ustępując pojazdom jadącym z przeciwka, i to na obu jezdniach, bowiem na tej jezdni w kierunku dworca, od urzędu do dworca w Gołonogu, mogą się na niej pojawić pojazdy wyjeżdżające z tego zlokalizowanego tutaj obok osiedla, bowiem mieszkańcy mogą tam wjeżdżać pod zakaz.